Tego czarnego? No. Schowałem go przed tobą. Nie. Bartek, gdzie jedziemy zaraz? Na Węgielkę. Jak ty wyglądasz? No bo mi zrobiłeś kapeluszek, idiot. Jak generalnie wiązanie pchałek, dobre nastawienie, z tym onkiem to podstawa. Od godziny gadałem o tym, że nic nie złowimy, ale no nie, no przyszedł generalnie tutaj pan ze straży łowiska i powiedział, że raczej coś powinniśmy złowić. Chmury, jak widzicie, zbierają się takie dosyć fajne. Liczymy, że coś tam przypada, że trochę zamiesza wodę, że trochę ta woda się schłodzi, bo na razie jest zupa. Po prostu jest zupa, bo to jest płytko, szybko się to nagrzewa. Ale no, czekamy, zobaczymy, może coś się uda zrobić. Dokładnie. Myśleliście, że tego zabraknie? Nie ma takiej opcji. Siemano. Nazywamy się Karpiogram, a to kolejny film. Film, w którym pokażemy wam, jak poradziliśmy sobie z upałami i mega płytką wodą. Oglądajcie. Jak najlepiej złowić pierwszą rybę ze siatki? Najlepiej tak, żeby od razu było dużo. Zobaczcie. Zdecydowanie jest całkiem spory. Coś pięknego. Przynajmniej jeszcze 4 doby. Liczymy, że będzie tylko lepiej, że faktycznie ryby przyjdą naszą część zbiornika i będą żerować. Lecimy w ognisko. Trzecia nocka tak naprawdę przed nami, bo mamy chwilę przed godziną 24 i słuchajcie, znowu ta sama wędka odpaliła, a że łowimy na zmiany, za tym razem moja kolej.
i mamy fajnego, okrągłego malucha. Taka rybka, kurczę, około 10-11 kg. Troszkę ważyć nie będziemy, bo to nie ma co męczyć ryby. Ciepło jest. No i tak jak mówiłem, znowu ta sama miejscówka. Dwa orzeszki tygrysie na slipdirigu, zasypana mieszanką pojedynczych kuleczek, konopi i orzeszka. Jak na razie przynosi to efekt. I nie jest taki brzydki. Nie jest taki brzydki, widzimy jak na kielskie warunki. Dobra, lecimy z innym. Klasa. Jest 3 miliony stopni i stwierdziliśmy, że z Tymonem przejdziemy się na wyspę, na którą po prostu jest dojście. I znajdziemy sobie jakąś fajną miejscówkę na zestaw. Śmiejemy się, że to wygląda jak brzeg Orientu, wszystko jest po prostu, bo jest niesamowicie. Ale znaleźliśmy fajne miejsce koło tej wysepki. Jest dosyć głęboko, Tymon tam stanął, jest około metra 40 wody. Tak, stawiamy sobie zestaw z kamieniem, bo jak widzicie na dnie jest pełno kamieni, więc będzie to fajnie naturalnie się prezentować. Do tego troszkę zanęty, konopia, orzeszki. Tak to będę miał stawiać. Czekaj, wiesz co, ja to wiaderko tu zostawię. Łamiemy się na munie, bo ten zestaw jest zagięty delikatnie za tą wyspę i po prostu nie mielibyśmy jak tego sensownie postawić. I tu z tego miejsca chcieliśmy serdecznie pozdrowić kolegów ze stanowiska 22. Wy wiecie, że o was chodzi. Dzięki za muny, przydadzą się na pewno. Zobaczymy, jak będzie tego efekt. Już? No. A co tu czekać? Siemanko. Zgłaszamy się do was dokładnie w połowie naszego wyjazdu. Dokładnie. Jesteśmy po trzeciej dobie. Generalnie na Kielcu jesteśmy do niedzieli. Jakby mamy nadzieję, że to będzie lepsza połowa, bo z tego co patrzyliśmy po pogodzie ma teraz przyjść fajne załamanie. I miejmy nadzieję, że faktycznie się coś podzieje. Na razie ryba się zgrupowała strasznie w drugiej części zbiornika. Chłopaki z 22 faktycznie mieli teraz fajną dobę, ryby im ładnie podpalały. No, ale liczymy, że faktycznie przepada i że ta ryba się delikatnie trochę bardziej rozproszy po zbiorniku i że ona się faktycznie zatrzyma. Z tego co wiemy, też chłopaki mówili, że dzisiaj gdzieś w okolicach południa powoli ryby zaczynały wypływać z ich części, bo są skrajnie po drugiej części zbiornika. W tamtej zatoce i że ryby powoli zaczęły uciekać z tamtej strony, także może powoli zaczną schodzić w tę stronę. No na to liczymy. Dodatkowo, myśleliśmy o tym, że faktycznie u nas przez stanowisko idzie taka długa łacha od samego brzegu praktycznie pod samą wyspę i liczymy na to, że ta ryba, jeżeli się faktycznie rozproszy po tym zbiorniku, to ona się delikatnie zatrzyma na tej łaszce i zacznie żerować na tych naszych zestawach, które mamy za tą łachą postawione. Dzisiaj generalnie kombinowaliśmy trochę. Dwa z moich zestawów poleciały pod wyspę, która graniczy z dziesiątką, jako że chłopaków na dziesiątce nie ma, to sobie tą wyspę delikatnie jeszcze złamaliśmy po lewej stronie. To zresztą widzieliście wcześniej i faktycznie liczymy, że tamte miejscówki odpalą. No i co, kurde? Chyba wsio. No mamy dwie rybki. Też widzieliście. Jedna to 10-11 kg, jedna to 18. Trzy doby za nami, także
Mamy nadzieję, że jeszcze to nadgonimy, no bo wynik nie jest powalający, no ale w taki upał, jak się nawet nam nie chce jeść, to co dopiero mają myśleć te ryby w wodzie. No i poza tym tylko jedno stanowisko na dobrą sprawę teraz robiło faktycznie jakieś efekty, bo pozostałe stanowiska dołowiały raczej pojedyncze ryby. No i liczymy, że ta zmiana pogody przyniesie jakąś poprawę, ale mi się wydaje, że te trzy doby powinny być okej. Czekajcie na update'y z nocy, oby były jakieś, bo jak nie będzie, to będzie tragedia. Jasne. Wiesz co, za dużo razy mówię faktycznie. Z każdą kolejną godziną zauważyliśmy, że ryby przenoszą się w naszą część zbiornika, co widać na załączonym obrazku. Ale czy przyniosło to oczekiwany efekt? Może pan coś opowiedzieć o rybce? Z jakiego zestawu pojechał? Bo to ciekawe. No witam serdecznie. Wreszcie jest, jak mówiłem, pierwszej doby nigdy nie łowię, drugiej doby przyszła rybka. Co najciekawsze, z zestawu wyniesionego z brzegu, około 40 metrów, wydeptana górka i tam postawiliśmy zestaw. Tradycyjnie orzeszek, podpięty popkiem. I jest wreszcie rolka, nawet nie wiem, która jest godzina. Hol bardzo szybki, ryba bardziej chyba była zestresowana niż ja. Ale najważniejsze, że jest, zaraz wam pokażę. O, jeszcze się nie chcę poddać. Już, kochani. Już. O. Skoczek. Jak widzicie, tak. Ma energii.
Trzeciej w nocy, jesteśmy po czwartej nocce i mam właśnie rybę. Dawno nie miałem tak silnego karpia. Naprawdę z Tymonem liczyliśmy go na co najmniej dwie dychy, tak bez jakiegokolwiek zawahania. Okazało się, że ryba jest trochę mniejsza, no a tak myślę, w granicach 16 kg jeszcze jej nie ważyliśmy. Słuchajcie, ale to co on robił na wodzie, zrobił dwa odjazdy, z czego jeden na myślę około 35-40 metrów. Myśleliśmy, że to będzie bliżej, ale to zestaw, który kładliśmy z butelką. Położyliśmy właśnie zestaw z butelką na zasadzie takiej bojki, jak się faktycznie kładzie chociażby na Rainbow, żeby przeprowadzić tą żyłkę nad jedną tą łachą, która idzie po drodze i nad tym wypłyceniem przy wyspie, bo tam faktycznie zgarnialiśmy, jest sporo gałęzi i małży. Chciałem tego uniknąć. No i postawiłem zestaw z tą bojeczką. A! Dostałem splawka. Mirror. Powalczył jeszcze w podbieraku mimo 25-minutowego holu. Niesamowicie dużo energii ma. I jakie malutkie ogony. Dworzeszki, slip. No i miejscówka, która dała nam dwie poprzednie ryby. Moja mi Tymona. Mam nadzieję, że jeszcze odpali. To, że miałem branie i wyholowaliśmy oko? Centralnie oko. Oko. Szykuje nam się ostatnia noc wyjazdu. Mamy sobotę i w końcu przyszła długo wyczekiwana zmiana pogody. Miało padać praktycznie codziennie, ta pogoda się przesuwała cały czas. Ale zobaczcie na niebo, no wygląda to niesamowicie. Ciągle idzie to w naszą stronę. I liczymy, że to będzie ta ostatnia noc cudów, na której uda nam się połowić. Na razie zrobiliśmy 4 ryby. I liczymy, że teraz te miejscówki zaczną odpalać. Zestawy mamy poprzewożone na świeżo, miejsca mamy fajnie podobierane. Dwa zestawy pod wyspą, w takim fajnym zejściu na około metr głębokości. Jeden w stronę dziesiątki, bo to tylko się zwolniło. No i klasycznie obławianie marker, obławiana tałacha. Generalnie wszędzie, gdzie możemy, kombinujemy. Liczymy, że teraz się też podzieli. A gdzie jest mikrofon? Łe, składaj ten fotel! Yeah. Leje. Bartek. Podaj nóżek, tak za nim, tam postawi. Chcę się żyć. Ue! Siemanko, ostatni dzień. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia rybka, ale niestety na to wygląda, że chyba ostatnia. Zostały nam dosłownie jeszcze 3 godzinki nad wodą. Miejscówka, można powiedzieć, że ta sama, która dała nam wszystkie inne ryby, ale został dosłownie położony może 3 metry obok niej. Największy orzeszek tygrysi. Generalnie orzeszek zrobił ten nowy doświadczenie. Dokładnie, wszystkie ryby. Wszystkie ryby wyjechały na kombinację orzeszka, czy orzeszka z pokiem. Także naprawdę spoko. Już wam pokazuję ryby. Ale
rzeczy nie widać. No, on się chyba średnio chce pokazać, także próbujemy ostatni raz i lecimy z nim do wody. Bye. Hej, siemanko. Jesteśmy po rybkach już. Znaczy się, jeszcze wędki są w wodzie, ale dosłownie może godzinka. Może nawet niecała. Jeszcze kończymy pakować namioty pozwijane. Zasadko pontem 5 kij. I co? 6 dni na Kielce. 5 ryb na macie. Największa 18 kilo, najmniejsza to dyszki. Generalnie zaczęliśmy rybą 18 kilo. Tak. Myślę, że będzie tylko lepiej, tylko gorzej, ale... Ale i tak jak na... 5 dni totalnych upałów, gdzie pogoda zmieniła nam się dosłownie wczoraj, to myślę, że to jest tak spoko wynik. Myśmy po 30 stopni codziennie, ponad 30, 30 to było w cieniu. Po prostu był taki upał, że nie szło wysiedzieć. Siedzieliśmy sobie w wodzie z krzesłami, bo nie szło wyrobić. No, w najgłębszym miejscu mieliśmy 1,4 metra, a przy powierzchni woda miała 29 stopni, także sami sobie uświadomcie, jak to musiało wyglądać. Ja jestem generalnie zadowolony z jednej rzeczy, że udało mi się przetestować zestaw z bojką, o którym wam już mówiłem, jak sobie go ustawiliśmy, wstawiłem butelkę plastikową po wodzie i to się sprawdziło, bo faktycznie ta żyłka poszła sobie nad tymi wypłuceniami, ryba się udało wyholować, wszystko się sprawdziło, więc to jest na pewno na plus. No a poza tym mam w końcu ryby ponad 18 kg z nakierki, bo no nie miałem szczęścia do tego zbiornika, teraz w końcu mi się uda złowić taką trochę większą rybę, więc też fajnie, aczkolwiek no wiadomo, mogło być lepiej, aczkolwiek mi się wydaje, że tą pogodę. No, jak na takie warunki, no. Na tak płytką wodę w takich warunkach, to naprawdę spokojnie. Dobra, już więcej chyba was nie męczymy. Resztę to widzieliście. Dokładnie. I co? I zaraz wygonim. Zaraz wygonim. Po drodze jeszcze może uda nam się zahaczyć za kolecznik. Może uda się. No fajnie, że się uda. Dobra. Siemanko, zacznę w pewnym materiałach.